Plotka głosi. Tak, to lubimy najbardziej. Że Doda zakupuje topory wojenne, między innymi z Majką Soblewską. Słuchajcie, muszę zakupować topory wojenne, bo brakuje mi miejsca na nowe. I a ponieważ trzeba iść z duchem czasu i nowe jednostki pojawiają się, że tak powiem, w widnokręgu i trzeba mieć power do walki, no to ze starymi trzeba już przejść na miarę dobre pole. I tak też się dzieje, rzeczywiście, godzę się. Toksyczne sytuacje są zażegnane, no i przyjaźń kwitnie. Czy będzie wielki comeback? Z kim? Z Majką. Aha, bo a propos Maji. Na pewno pracujemy nad tym, żeby chociażby jak na dzisiejszej imprezie, nie wiem czy już jest Maja, normalnie pogadać, powiedzieć sobie cześć. Pamiętajmy, że my byłyśmy przyjaciółkami przez 5 lat. To jest chyba długo na moje 16 lat. Co żyje? To były fajne czasy chyba, bo tworzyłyście złoty duet swego czasu. Ja bym powiedziała nawet, że diamentowy duet, to prawda. To prawda i dlatego tak strasznie przeżyłam to i kurczę, byłam tak wściekła i nie mogłam tego zdzierżyć tak naprawdę. Spieprzyła to wszystko, no ale nieważne, no to już jak gdyby jest za nami. Myślę, że każdy wyciąga jakieś wnioski trzeba pozytywnie patrzeć na przeszłość, a przede wszystkim wyciągnąć, wiesz, dobre rzeczy z tej relacji, a naprawdę było ich mnóstwo.